Okej, cześć, witam wszystkich serdecznie w moim filmiku pod tytułem Ulubieńcy listopada. Oczywiście jak zwykle jestem spóźniona, ale niestety listopad i grudzień oznacza dla mnie bardzo pracowite miesiące. Także niestety nie udało mi się i do końca grudnia myślę nie uda mi się nagrać zbyt wielu filmików, ale postaram się to nadrobić zaraz po świętach. No dobrze, zacznijmy od produktu, który odkryłam dzięki YouTube'owi i który na zimowe miesiące jest po prostu idealny. Jest to taka kostka rozgrzewająca z firmy Lush. Pachnie cynamonem i myślę kamforą albo czymś takim. Jest po prostu super rozgrzewająca. Co robimy? Po kąpieli, kiedy wytrzemy skórę, po prostu rozsmarowujemy, rozgrzewamy tą kostkę na skórze i daje ona efekt, pachnie oczywiście cynamonem, ale daje ona efekt takiej bardzo nawilżonej skóry. Ponieważ ja mam skórę suchą, na zimowe miesiące jest ona super. I następnym produktem z firmy Lush, którego używam non-stop teraz, to jest Vanilla Delight. Jest to balsam do ciała. Ma on konsystencję płynną i jest on zapachu wanilii. Zrobię review o produktach Lusha, bo nie wszystkie niestety pasują do mnie, do mojej skóry, ale ten jest jednym z produktów, które mogę polecić. Bardzo ładnie rozsmarowuje się na skórze, ma bardzo przyjemny waniliowy zapach, także polecam serdecznie. Następnym produktem, który używam zimą, jest to perfum Diora Addict. Muszę przyznać, że mam ten perfum dość długo, nie używałam go. No i teraz odkryłam go na nowo. Jest moim ulubieńcem listopada, bardzo serdecznie polecam. Zapach jest bardzo słodki i dosłownie kropelka wystarczy, żeby skórze nadać piękny, słodki zapach. Bardzo polecam. Przejdźmy teraz do produktów kolorowych, które używałam w listopadzie. No i od czego tu zacząć? Zacznę od tego produktu firmy Benefit. Nie wiem, czy możecie go zobaczyć. Jest to baza pod oczy, ponieważ ja mam bardzo, nie wiem czy to widać, bardzo podkrążone oczy i muszę je rozjaśniać. Ja mam ten kolor number 2, fair color, mimo że nie mam skóry bardzo jasnej, ale jak rozsmaruję go na skórze pod oczyma, to mi tą skórę rozjaśnia. Jest to konsystencja bardzo taka kremowa, bardzo przyjemny. Także bardzo go polecam. Mam go, proszę zobaczyć, mam go już chyba z 3 miesiące i zużycie jest zupełnie minimalne, także jest to produkt wart swojej ceny. Następnym produktem, który odkryłam dzięki YouTube'owi i pokazywała go Beautiful Tiffany, a jest ona stylistką, nie, ona nie jest stylistką, ona jest wizażystką bodajże. Jest to puder, również z Benefitu, Powder Flag, bardzo taki jasny, który używamy pod oczy. Czyli jak użyjemy krem, podkład, stosujemy rozjaśniacz w postaci tej bazy, i wtedy małym pędzelkiem, jest to produkt tylko pod oczy, małym pędzelkiem delikatnie rozsmarowujemy, prawda, pod oczyma. Super produkt, super delikatny, rozjaśnia odcienie pod oczyma również. Skóra pozostaje bardzo długa taka, że tak powiem, świeżo wyglądająca. Bardzo polecam. Mówiąc o pudrach, nie mogę nie
wspomnieć o następnym produkcie Benefitu. Benefita? Benefitu? Nie wiem. Pudrze firmy Benefit Hoola. Ten puder Hoola jest bardzo taki brązowy. Wygląda wręcz, a może on nawet jest. Takim pudrem do takiej troszkę ciemniejszej skóry. Natomiast pięknie wygląda na policzkach, jak sobie nałożymy tylko na tą część tutaj policzek. Jest on bardzo taki pomarańczowy z drobinkami, ale świetnie wygląda. Długo się utrzymuje, ponieważ ja w pracy jestem teraz po 12 godzin. Także ten puder jest świetny, nie trzeba go, że tak powiem, bardzo często retuszować czy nakładać ponownie. Super produkt. Mówiąc o produktach do makijażu, ponieważ większość ulubieńców listopada będzie się u mnie, będzie oznaczała produkty do makijażu. Nie mogę wspomnieć o tym paletce Urban Decay. Jest to paletka cieni. Tak wygląda. Mamy tu 9 cieni do wyboru. Super długo się utrzymują na skórze. Oprócz tego świetnie wyglądają. Są to produkty, są to cienie z drobinkami, także ładnie rozjaśniają oczy. Jeśli będziecie mieli ochotę na zrobienie filmiku tylko o produktach, o paletkach Urban Decay, dajcie mi znać, ponieważ mam chyba 3 paletki, które używam i są świetne. Następnym produktem, przejdę do oczu, jest ta magiczna kredka Max Factor Smoky Eye Effect. I co tu mamy? Mamy tutaj do rozjaśnienia w kącikach oczu białą kredkę z takimi drobinkami, a po drugiej stronie do, prawda, zamalowania przed nałożeniem cienia czarną kredkę, również z drobinkami. Zrobię Wam swatcha. Tak, tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest dostatecznie widoczne, ale jest to świetna baza przed nałożeniem cieni. Ponieważ zimą jakoś tak natchnęło mnie na robienie sobie smoky eye. Nie mogę wspomnieć o tym cieniu L'Oreala Chrome Shine. Jest to taki szaro-niebieski. Także po nałożeniu tej kredki nałożymy ten cień, który jest również błyszczący i wygląda super. Serdecznie polecam. Oczywiście starczy na 100 lat. I następnym odkryciem, które odkryłam, które znalazłam całkiem przypadkiem, jest to maskara L'Oreala Telescopic Clean Definition. Wygląda ona tak, jest w srebrnym opakowaniu, ale słuchajcie, co ona ma w środku, to jest normalnie niesamowite. Szczoteczka, którą ma, nie jest to normalna szczoteczka, którą możemy spotkać w większości maskar. Ta szczoteczka, i tu oczywiście nie wiem, czy będzie widać, zobaczcie, jest bardzo cienka i ma 100 tysięcy cienkich takich odnóżek, dzięki czemu jest ona taka bardziej plastikowa, dzięki czemu jak ją nakładamy, od razu rozczesuje nasze rzęsy i je równocześnie wydłuża, nie robi efektu sztucznych rzęs, także rzęsy wyglądają naturalnie długie i wyglądają świetnie. Serdecznie ją mogę polecić. No i mam ostatnie dwa produkty, które chcę polecić. Produkty. Coś, z czym się nie mogłam rozstać w listopadzie i na pewno nie rozstanę się z tym produktem w grudniu również. Są to świeczki zapachowe. Ta akurat jest z firmy Temptation z kokonatem i mango oraz cytrusami. Zobaczcie, używałam ją, nie wiem, może z 10 godzin i jeszcze jest połowa. Jest super, super wyglądają. Nadają się również na prezenty gwiazdkowe. No i ostatnia świeczka, którą chcę Wam pokazać, jest to
hot chocolate soy based. Jest to świeczka czekoladowa. O matko, jak pachnie. Nadaje się również na prezenty. Moje świeczki kupuję zawsze w TK Maxie, bo uważam, że one są najlepsze. Cena takiej świeczki to jest około 6 funtów, także jeśli macie ochotę komuś kupić prezent, a lubi świeczki, polecam właśnie wybrać się do TK Maxa. No i to by było na tyle z moich ulubionych produktów listopada. Dziękuję ślicznie wszystkim za uwagę i zapraszam na mój następny filmik. Mam nadzieję, że będzie on wkrótce. Pa!